Kontrola w porcie lotniczym na wyspie Baltra ma zapobiegać przewiezieniu na archipelag Galapagos materiału roślinnego i zwierzęcego. Po kontroli przeprawiamy się łodzią przez kanał Itabaka, oddzielający wyspę Baltra od wyspy Santa Cruz. Los Gemelos to dwie wielkie zapadnięte komory magmowe, pozostałość po aktywności wulkanicznej na wyspie Santa Cruz. Gołąb galapagoski. Druga z bliźniaczych komór magmowych. Wyspy Galapagos należą do Ekwadoru. W 1959 roku utworzono tu Park Narodowy obejmujący prawie 98% powierzchni archipelagu. Na farmie Rancho Primicias oglądamy żółwie słoniowe, jedne z największych żółwi na świecie. Pancerz grzbietowy może mieć 1,5 metra długości. Największy znaleziony osobnik mierzył 187 cm i ważył ponad 400 kg. Na ogół jako duże uznaje się osobniki, których waga przekracza 200 kg. Żółwie nie mają zębów, a ich rolę spełniają ostre listwy rogowe, za pomocą których tną i miażdżą zjadaną roślinność. Poruszają się powoli na szeroko rozstawionych nogach w sposób typowy dla gadów. Są zwierzętami długowiecznymi, a w sprzyjających warunkach mogą żyć ponad 200 lat. Żółwie słoniowe są zwierzętami lądowymi, ale chętnie brodzą w płytkich wodach. Dojrzałość seksualną osiągają prawdopodobnie w wieku około 40 lat. Akt miłosny może trwać przez kilka godzin. Samica składa od 2 do 16 jaj. Młode żółwie wylęgają się po około 130 dniach. Ważą wówczas około 7 dekagramów. Na farmie jest też udostępniony do zwiedzania tunel lawowy, stanowiący pozostałość po aktywności wulkanicznej na wyspie. Wczesnym rankiem wypływamy na niewielką płaską wyspę Seymour Norte, by z bliska obserwować zwierzęta. Już na wstępie spotykamy legwana morskiego, kilka głuptaków i baraszkujące foki. Na wyspie jest największa na Galapagos kolonia fregat wielkich. Fregata to jeden z największych ptaków morskich. Swą nazwę zawdzięcza nadymającemu się workowi gardłowemu, który gdy jest wypełniony powietrzem, przypomina rozdęty na wietrze żagiel fregaty. Fregaty mają długie i wąskie skrzydła o rozpiętości do 2,30 m. Spędzają wiele czasu w powietrzu. Jako świetni lotnicy potrafią zdobywać pokarm w nietypowy sposób. Ścigają inne ptaki, takie jak mewy, kormorany, pelikany, a przede wszystkim głuptaki. Niepokoją je i prześladują dotąd, dopóki ścigani nie zwrócą połkniętej przed chwilą ryby. Głuptak niebieskonogi, duży ptak morski o rozpiętości skrzydeł do 1,5 metra. Para głuptaków z pisklęciem. Samica składa 2 do 3 jaj i oboje rodzice przez 41 dni ogrzewają je stopami. Jaszczurka lawowa. Na Galapagos jest ich 7 gatunków. Legwan lądowy żerujący na opuncji. Ten natomiast musi się najpierw trochę pogimnastykować, by móc się posilić. Jeszcze inny w poszukiwaniu pożywienia wspiął się na drzewo. Legwan lądowy jest masywnie zbudowany, ubarwiony ciemnożółto, na karku ma niewielki grzebień skórny. Osiąga długość około 125 cm i waży do 13 kg. Dojrzałość osiąga pomiędzy 8 a 15 rokiem życia. Samica składa od 2 do 15 jaj, z których po 3 do 4 miesięcy wylęgają się młode. Mogą dożyć nawet 50 lat. Tutaj 2 osobniki ustalają, do kogo należy teren. Z wyspy Seymour przenosimy się na plażę Bachas leżącą w północnej części wyspy Santa Cruz. Po wulkanicznych skałach spacerują czerwone kraby. Legwan morski od głowy do ogona przez środek grzbietu biegnie ciągły, ząbkowany, skórny grzebień o rogowych kolcach. Okresowo pojawiają się tu flamingi. Na plaży jest pełno śladów pozostawionych przez samice żółwi składające tu jaja. Młody legwan morski. Dorosłe osobniki osiągają długość około 130 cm, z czego na ogon przypada 80 cm. Puerto Ayora jest największą miejscowością w archipelagu Galapagos. Leży na wyspie Santa Cruz, liczy ponad 12 tysięcy mieszkańców i jest głównym centrum turystycznym. Znajduje się tu port, szpital, hotele, restauracje, biura linii lotniczych, a także zarząd Parku Narodowego Galapagos. Pelikany czy foki przy głównej ulicy miasta to widok zupełnie normalny. Foka niecierpliwie oczekuje na swoją porcję. Kościół przy głównym placu miasta. Dorodne langusty czekają na nabywców. W kolejnym dniu pobytu wypływamy na wysepkę Plazas. To niewielka wyspa o powierzchni 13 hektarów, podzielona kanałem morskim na część północną i południową. Zwiedzający mogą przebywać tylko na części południowej. Jest tu kolonia uchatek galapagoskich licząca około 1000 zwierząt. Uchatka galapagoska jest najmniejszą spośród południowych gatunków uchatek. Samiec mierzy około 1,5 metra i waży 64 kg, a samica ma 1,20 m i waży 24 kg. Żyje około 20 lat. Na wyspie rosną drzewiaste opuncje oraz porastają ją sukulenty, rośliny zdolne znosić długie susze. W porze deszczowej są zielone, a w porze suchej stają się pomarańczowe i czerwone. Jest tu kilka odmian legwanów lądowych, różniących się ubarwieniem, wielkością i kształtem. Ptaki niemalże nie reagują na bliską obecność przechodzących turystów. Liczne ptaki gnieżdżą się na klifie wznoszącym się 25 metrów nad poziomem wody. Na kanale nasz wycieczkowy stateczek, a za kanałem północna część wyspy Plazas. Uchatki galapagowskie spędzają na lądzie 70% czasu. To jest więcej niż inne gatunki uchatek. Wracamy do Puerto Ayora, by odwiedzić stację biologiczną Karol Darwin, gdzie hoduje się żółwie Galapago, aby potem wprowadzić je do naturalnego środowiska. Tutaj w 2012 roku zmarł żółw samotny George, ostatni przedstawiciel podgatunku żółwi, które zamieszkiwały wyspę Pinto. Pobyt na Galapagos kończymy uroczystą kolacją połączoną z występem zespołu folklorystycznego. Po przylocie z wysp na kontynent jedziemy ze stolicy Ekwadoru Quito drogą panamerykańską do miasta Otavalo. Wulkan Kaczambo o wysokości 5790 metrów. Po drodze zatrzymujemy się nad jeziorem San Pablo z górującym nad nim wulkanem Imbabura. Otavalo to 40-tysięczne miasto leżące na wysokości 2500 metrów nad poziomem morza. W soboty na Poncho Plazas odbywa się tu największy w Ameryce Południowej targ wyrobów ludowych oferowanych przez miejscowych Indian. Plac pokryty jest gęstą siecią wąskich przejść, przy których stoją niezliczone stragany. Wszędzie zalegają bele materiału, dywany, grube koce chroniące przed mocnym chłodem, haftowane bluzki i sukienki, grube, ręcznie dziergane czapki i swetry, zabawki, breloczki i piszczałki. Kolejny przystanek to 18-tysięczne miasto San Antonio de Ibarra, znane z artystycznych wyrobów z drewna. Sanktuarium Matki Bożej Las Lajas. Status sanktuarium kościół uzyskał w 2005 roku. Jest to jednonawowy kościół z barokowym ołtarzem. Cotacachi to miasto znane z wyrobów skórzanych. Kościół Matki Boskiej Bolesnej. Katedra w stylu neoklasycystycznym. Przed katedrą posąg patronki miasta Cotacachi, Świętej Anny. Ze schodów katedry roztacza się piękny widok na okolicę. Jezioro Kujkocza, w języku Keczua jezioro świnek morskich, jest jeziorem w kraterze wulkanicznym usytuowanym u podnóża wulkanu Cotacachi. Następnego ranka wyruszamy z Quito w kierunku dżungli nadamazońskiej. Hacienda La Cienega jest jedną z najstarszych kolonialnych haciend w Ekwadorze. Główny budynek, kamienną rezydencję z brukowanymi patiami i fontannami w stylu mauretańskim, wzniesiono w XVII wieku dla markiza de Maenzy, którego rodzina mieszkała tu przez ponad 300 lat. W 1982 roku powstał tu luksusowy hotel. W niedzielne poranki w kaplicy rozbrzmiewa dzwon, który umieszczono tu w 1768 roku w darze dziękczynnym, gdy po 20 latach siejącej zniszczenie aktywności wulkanu Cotopaxi wreszcie nastąpił spokój. Cały wewnętrzny dziedziniec zajmuje uroczy ogród z fontanną. Krótki postój nad jeziorem Jambo. Oryginalny park na przedmieściu Ambato, czwartego co do wielkości miasta w Ekwadorze. Indyjskie targowisko w Salasaka. Na kolejny postój zatrzymujemy się w mieście Pelileo. Stare, założone w 1570 roku miasto zostało prawie całkowicie zniszczone w wyniku silnego trzęsienia ziemi w 1949 roku. Kaczambo. W 2006 roku w pobliżu wybuchł wulkan Tungurahu. Po zboczach przez kilka godzin spływała lawa. 7 wsi zostało doszczętnie zniszczonych. Popiół i gazy zablokowały rzekę i drogę, która łączy ekwadorskie miejscowości górskie z Doliną Amazonki. Leży niemal u stóp wspomnianego już czynnego wulkanu Tungurahua, którego krater jest stąd oddalony zaledwie o 7 km. Jest tu już łagodny, podzwrotnikowy klimat i subtropikalna roślinność. Turystów przyciągają gorące źródła i możliwość odbywania pieszych wycieczek po malowniczej okolicy. Bazylika w centrum Baños. Do miasta pielgrzymują tysiące Ekwadorczyków, by pokłonić się Matce Boskiej z Baños, zwanej Matką Boską Odświęconej Wody. Ciężka praca przy przygotowywaniu surowca na słodycze. Malowniczy wodospad niemal w centrum miasta. Wodospadów jest w okolicy Baños więcej. To wodospad Manto de la Novia, czyli welon Panny Młodej. Ma 40 metrów wysokości. Można do niego podjechać koszem podwieszonym na linie. Kolejny duży wodospad w tej okolicy jest na rzece Pastaza i nazywa się Kocioł Diabła. Spada 80-metrową kaskadą do głębokiego wąwozu. Dodatkową atrakcją jest wisząca nad wąwozem kładka, stąd także można podziwiać wodospad. Niedaleko miasta Puyo mamy okazję zwiedzić dżunglę w miniaturze. Prywatny właściciel na terenie 70 hektarów użytkowanych wcześniej rolniczo reaktywował dżunglę. Można tu, niczym w ogrodzie botanicznym, obejrzeć różne rośliny charakterystyczne dla nadamazońskiej dżungli. Kurara. Bambus. Palma wykorzystywana na dmuchawki. Maniok. Trzeba też z czegoś żyć. liana dusiciel, drzewo balsa, w miasteczku Puyo odwiedzamy schronisko dla zwierząt. Przebywają tu zwierzęta odebrane handlarzom i kłusownikom. Odbywają one swoistą rehabilitację i w wielu przypadkach wracają do swojego naturalnego środowiska. Kajman. Kapucynka. Ocelot, jaguar, puma, tapir, pekari, kapibara, czepiak, W drodze powrotnej z Puyo do Quito po raz drugi odwiedzamy Baños. Budowa Bazyliki Matki Boskiej Odświęconej Wody wynikła z licznych cudów w miasteczku i okolicach. Rozpoczęto ją w 1904 roku i ostatecznie zakończono po 40 latach. Bazylikę wybudowano na planie prostokąta w stylu gotyckim. Matka Boska Odświęconej Wody czczona jest nie tylko w Ekwadorze, ale także w innych krajach Ameryki Południowej. Jeszcze tylko kilka godzin jazdy w pięknej górskiej okolicy i będziemy w Quito. Quito jest stolicą Ekwadoru. Leży w północnej części kraju w Andach na wysokości 2700–2800 metrów nad poziom morza na wschodnich stokach czynnego wulkanu Pichincha. Jest położoną najwyżej na świecie stolicą państwa. Wprawdzie La Paz w Boliwii leży wyżej, ale nie jest stolicą kraju, gdyż formalnie tę rolę pełni miasto Sucre. Jednocześnie Quito jest najbliższą równikowi stolicą na świecie, od którego jest oddalone około 40 km. park La Alameda, obejmujący również naturalny staw, na którym można popływać kajakiem. Park ma ponad 6 hektarów powierzchni i jest najstarszym parkiem w Quito. To jedyne w Ekwadorze obserwatorium astronomiczne. Bazylika del Voto Nacional jest największą neogotycką bazyliką w Ameryce. Jej budowę rozpoczęto w 1892 roku, a konsekracja nastąpiła w 1988 roku. Bazylika ma 140 metrów długości i 35 metrów szerokości. Wieże wznoszą się na wysokość 115 metrów. Nawa główna ma 30 metrów wysokości, a transept 74 metry. W nawie głównej znajduje się 14 figur z brązu przedstawiających 11 apostołów i 3 ewangelistów. Bazylika pozostaje technicznie niezakończona, bowiem lokalna legenda mówi, że gdy wszystkie prace zostaną sfinalizowane, to nastąpi koniec świata. Jeszcze przed jej poświęceniem bazylikę odwiedził papież Jan Paweł II w 1985 roku. Stara część miasta. Sercem starówki jest Plac Niepodległości, w którego centrum wznosi się wykonana z brązu i marmuru Statua Wolności. Pałac Arcybiskupa. Pałac Pizarra. Z lewej strony Pałac de Carondelet, siedziba prezydenta Ekwadoru. W 1985 roku w pałacu złożył wizytę Jan Paweł II. Katedra metropolitalna została konsekrowana w 1572 roku. Za statuą wolności Palacio Municipal, siedziba władz miasta. Wejście do katedry metropolitalnej. Katedra jest trzynawowa, wsparta na ostrych łukach i kwadratowych kolumnach. Nawa główna przykryta jest podwieszanym drewnianym sufitem. W prawej nawie jest kilka kaplic, z których każda jest pokryta kopułką ze świetlikiem. Kaplica papieska. Mauzoleum marszałka Antonio José de Sucre, przywódcy Armii Wyzwoleńczej. ołtarz Matki Boskiej Bolesnej. Kaplica Świętej Rodziny. Kolekcja ornatów w Muzeum Katedralnym. Sala zebrań kapituły. Widok na Pałac Prezydencki spod Katedry Metropolitalnej. Jezuicki kościół La Compania de Jesus z XVI wieku. Budowa trwała 163 lata. Powstała najbardziej ozdobna budowla sakralna w Ekwadorze, a wielu uważa, że w całej Ameryce Łacińskiej. Jest arcydziełem baroku i sztuki kolonialnej. Wnętrze jest bogato zdobione złotem. Plac Świętego Franciszka, przy którym stoi kościół i klasztor pod wezwaniem tego świętego, jedna z najstarszych budowli z czasów kolonialnych w stolicy Ekwadoru. Budowę kompleksu klasztorno-kościelnego pod wezwaniem Świętego Franciszka rozpoczęto w 1534 roku i zakończono po 70 latach. Wewnątrz dominują elementy w stylu barokowym i mudéjar. Nad placem dominuje wzgórze El Panecillo, wznoszące się na wysokość 3016 metrów nad poziom morza. Na wzgórzu El Panecillo w 1976 roku wzniesiono 45-metrowy monument z figurą Madonny wykonaną z 7000 aluminiowych elementów. Ze wzgórza Panecillo rozciąga się wspaniały widok na centrum Quito i jego przedmieścia. Quito liczy około 2 700 000 mieszkańców, ale nie jest największym miastem Ekwadoru. Ustępuje miastu Guayaquil liczącemu 3,5 miliona mieszkańców. ...26 km na północ od centrum Quito jest miasteczko środka świata Middle of World City. Jest tu 30-metrowej wysokości pomnik równika wskazujący jego położenie i upamiętniający francuską ekspedycję geodezyjną, która w 1736 roku prowadziła testy zmierzające do wyznaczenia równika. Z pomiarów współczesnego systemu GPS wynika, że równik leży około 240 metrów na północ od wyznaczonej linii. W pobliżu miasteczka środka świata znajduje się Muzeum Inti Nian, co w języku keczua oznacza ścieżkę słońca. Tu także wytyczono przebieg równika bliżej właściwego miejsca niż w miasteczku środka świata. Demonstrowany tu jest efekt Coriolisa. Na równiku woda nie wiruje, na południe od linii równika wiruje zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a po północnej w kierunku przeciwnym. Można też spróbować ustawić surowe jajko na główce gwoździa. W kolejny piękny, słoneczny dzień wyruszamy do Parku Narodowego Cotopaxi. Po drodze po raz kolejny możemy podziwiać panoramę Quito. Kujkocza w sąsiedztwie Quito. Na horyzoncie już widać Cotopaxi. Wulkan jest oddalony od Quito około 50 km. Podwójny szczyt góry i Inicas. A to już wjazd na teren Parku Narodowego Cotopaxi. Cotopaxi wznosi się na wysokość 5897 metrów i jest drugim pod względem wysokości szczytem w Ekwadorze. Ma kształt niemal idealnego stożka o podstawie, której średnica liczy 22 km. Wierzchołek wieńczy krater o wymiarach 800 na 550 metrów. Cotopaxi jest czynnym wulkanem. Pojazdami z napędem na 4 koła można dojechać do parkingu położonego u podnóża wulkanu na wysokości 4600 metrów nad poziomem morza. Stąd grupy turystów wyruszają do górskiego schroniska. Schronisko jest położone na wysokości 4800 metrów. Wybudowano je w 1971 roku. Stoki wulkanu pokryte są lodowcem, mimo że leży on w pobliżu równika. Na wysokości 3890 metrów nad poziomem morza, niemal u stóp Cotopaxi, leży jezioro Limpiopungo o powierzchni około 20 hektarów. Jest zasilane przez wody z lodowca na Cotopaxi. Następnego ranka wyruszamy do wioski Papayacta, odległej od Quito o 55 km. Tutaj na wysokości 3250 metrów nad poziomem morza znajduje się zespół basenów, w których można brać kąpiele w wodach termalnych. Instalacje do przesyłania ropy naftowej, na wydobyciu której w znacznym stopniu opiera się gospodarka Ekwadoru. Powrót z Papayacta do Quito przez malownicze górskie tereny. Krótki spacer po Quito. Pobyt w Ekwadorze kończymy wizytą na indiańskim targowisku.